Dobrze, to może zacznijmy. Na wstępie chcieliśmy w imieniu Stowarzyszenia Kibiców Nasza Kotwica podziękować bardzo za przybycie, zainteresowanie, a przede wszystkim za nagłośnienie tej sprawy. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami cały czas przekazywać na bieżąco wszystkie informacje na temat tej sprawy. Może, żeby nie zajmować czasu, zacznijmy od razu od opisu zdarzenia. Więc może zacznijmy od spokojnego wyjazdu spod stadionu. Mimo drobnych incydentów na stadionie, które są zarejestrowane na nagraniach policyjnych, jak dobrze wiemy, w takich incydentach prowokatorów zatrzymuje się po wyjściu ze stadionu lub w trakcie meczu, aby przeciwdziałać dalszym incydentom, tak? Na wyjazd zorganizowany przez nasze stowarzyszenie pojechał autokar i 3 prywatne samochody. 3 auta po meczu wyjeżdżają wcześniej, aby zatankować samochody, zakupić m.in. wodę, która nie została nam udostępniona na stadionie. I te auta mają później dołączyć do eskorty przy wyjeździe ze Stargardu. I teraz mamy tutaj parę pytań do policji. Niestety, jeszcze chciałbym wtrącić, nie ma rzecznika. Zaprosiliśmy pana rzecznika KPP ze Stargardu. Niestety powiedział, że wszystko, że nie przyjedzie, że wszystkie informacje wyczerpał w swoim komunikacie. No i tu takie mamy pytania. Dlaczego policja pozwoliła odjechać 3 samochodom? Tutaj zaznaczamy, że te pasażerowie tych 3 aut były przed wyjazdem z Kołbrzegu wylegitymowane, wpisane na listę kibiców przyjezdnych. I z tego co wiemy, żaden z nich nie powinien być puszczony bez eskorty, tym bardziej wiedząc, jaka była atmosfera na stadionie pomiędzy kibicami 2 klubów. Trzeba także dodać, że był to mecz podwyższonego ryzyka. Oczywiście. Na nieszczęsnym skrzyżowaniu, które, jak opisuje komunikat policji, doszło do całego, jak my twierdzimy, ataku policji na nas, zorientowaliśmy się, że nie ma w eskorcie naszych tych 3 samochodów. Otrzymaliśmy telefon od jednego z pasażerów samochodu, że zostali napadnięci, co wzbudziło po prostu nasze zaniepokojenie o zdrowie kolegów, tak? Korzystając z sytuacji, że autobus zatrzymał się przed skrzyżowaniem, tutaj przypomnę, że byliśmy eskortowani przez 2 radiowozy z przodu i znaczną ilość radiowozów z tyłu, więc jak na skrzyżowaniu zatrzymał się radiowóz, to automatycznie autobus też musiał się zatrzymać, tak? Wtedy prosiliśmy kierowcę, aby nie ruszał, aby poczekał chwilę, bo dołączają do nas kibice z tych 3 prywatnych samochodów. Tutaj chcielibyśmy podkreślić z kwestii organizacyjnej, że nie było kontaktu ani pomiędzy nami, ani kierowcą z dowódcą zabezpieczającym eskortę, co jest podstawowym wymaganiem w takich sytuacjach. Wbrew temu, co się pojawia w komunikacie KPP Stargard, nikt z autokaru nie wysiadł, a policja nie pytała o przyczynę zatrzymania, tylko podjęła bezpodstawną interwencję. Interwencja trwała około 15-20 minut, chociaż dla każdego z nas te dramatyczne minuty trwały bardzo długo. Interwencja rozpoczęła się rozpyleniem gazu przez tylnie drzwi autokaru. Widząc, że jesteśmy sparaliżowani przez gaz, policjanci wraz z dowódcą wbiegli do autobusu, obrażając nas wyzwiskami od najgorszych i używając pałek uderzali siedzących i bezbronnych pasażerów, którzy swoim zachowaniem nie zagrażali ani policji, ani kibicom, a przede wszystkim kierowcy. Policjanci uderzali pałkami w głowę, kark, plecy, jak i w inne części ciała. Reszta osób, która nie dostała uderzenia pałką od dowódcy oddziału, otrzymywała od stojących policjantów na schodach drzwi środkowych autokaru kolejną porcję gazu. Przez drzwi przednie również wprowadzono do autokaru gaz, który najbardziej dotknął kierowcę, który w panice wyskoczył przez małe okno znajdujące się przy siedzeniu. W komunikacie policji czytamy, że funkcjonariusze pomogli mu wyjść przez okno, to czemu nie wypuścili go drzwiami? Bo przecież mieli takie siły, którymi mogliby chyba wypuścić kierowcę drzwiami. Policja podaje, że grupka osób, tutaj chyba chodzi o tych 4 zatrzymanych, wysiedli z autokaru i atakują policję. Pytamy, jakim cudem te osoby znalazły się z powrotem w autokarze, co widać na filmach zarejestrowanych telefonem komórkowym z autokaru. Policja podaje, że osoby zostały zatrzymane podczas ataku na funkcjonariuszy. Na filmie widać, że osoby zatrzymane zostały brutalnie wyciągnięte z autobusu, po czym nie utrudniając policji zatrzymania, nawet tego bezpodstawnego, są kopane na ziemi przez grupkę agresywnych policjantów. Przypominamy, że tej czwórce postawione zostały zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, za co grozi im pozbawienie wolności do lat 10. Są osoby, które nie zostały zatrzymane, a również posiadają bardzo poważne obrażenia. Tutaj nasze pytanie, za co? W takim razie za co? Na jakiej podstawie była użyta siła do osób, które według policji nic nie zrobiły i zostały po 3 godzinach puszczone do miejsca zamieszkania. Po wyciągnięciu 4 osób z autokaru dalej policja rozpylała gaz w autokarze. Na filmie widać, że żaden kibic nie był agresywny w przeciwieństwie do dowódcy policji przy brutalnym wyciąganiu i zatrzymywaniu kolegów.
Komuś udało się zamknąć drzwi, po czym policja dalej rozprowadzała gaz przez uchylone okienka. Policja działała bardzo zawzięcie i z pełną determinacją. Policja w komunikacie zapewniła opinię publiczną, że wezwała służbę medyczną, co jest nieprawdą, ponieważ jak słychać na filmie, jeden z kibiców w trakcie zajścia wzywa pogotowie, które kazało jak najszybciej opuścić pomieszczenie. Jak widać na drugim filmie, nie pozwolono nam wyjść z autokaru. Dowódca, widząc duszące się osoby, ironicznie każe nam się wietrzyć w środku autokaru, co jest niedopuszczalne, ponieważ narażało to nasze zdrowie i życie. Tutaj chcielibyśmy się oprzeć sytuacją, która miała miejsce około 2-3 tygodni, też w Stargardzie Szczecińskim. Tutaj mamy taki wydruk z Kontakt 24, TVN 24. Jak w szkole, w gimnazjum, uczennica, może tutaj przytoczę cytat, który podaje rzecznik Straży Pożarnej. Nastolatka psiknęła gazem pieprzowym prawdopodobnie dwukrotnie. To był taki środek do obrony przed psami w aerozolu. Strażacy musieli przewietrzyć budynek. I proszę zobaczyć, ewakuowano 370 osób, a my w tym autobusie musieliśmy przebywać około godziny. Po godzinie nas wypuszczono 2 godziny na zewnątrz, a później musieliśmy wracać ze Stargardu Szczecińskiego tym samym autobusem do Kołobrzegu. To jest chyba niedopuszczalne. Więc na czym to skończyliśmy? Aha. Wracamy tym samym autokarem, który nie został w żaden sposób podmieniony, zanieczyszczony. To było miejsce po prostu skażone, no, nazwijmy to fachowo chemicznie. Podróż ta oczywiście zagrażała zdrowiu i naszym życiu. Co dalej chcielibyśmy podkreślić? Na własny koszt jeden z kibiców, który został w Kołobrzegu, przywozi nam taksówką wodę. Nie otrzymaliśmy nawet wody do przemycia gazu, do napicia się. Musieliśmy to zrobić na własny koszt, taksówką zrobił to jeden z kibiców z Kołobrzegu. Większość osób miały przemoknięte ciuchy od gazu. Te ciuchy natychmiastowo trzeba ściągnąć, ponieważ one podrażniają dalej tą skórę. I te osoby nie otrzymały ani od policji kocy, ani nie otrzymaliśmy żadnych ciuchów. Te osoby po prostu wstały, że tak powiem, w samych slipkach, czasami bez butów, bo buty też były przemoknięte. 3 godziny na zewnątrz, nie pozwalano nam ani siadać, po prostu na takim kawałku, takim kole małym w piachu musieliśmy wszyscy stać, tak? Nie chcieliśmy, teraz tak, dlaczego, inne pytanie, nie chcieliśmy zostawać tam w szpitalu na terenie Stargardu Szczecińskiego. Po pierwsze, najpierw było to nam nieumożliwione, później policja zaczęła proponować, żeby niektóre osoby zostały w szpitalu, ale wszyscy, każdy z nas był przerażony, nie chcieliśmy zostawać po prostu w szpitalu na tym terenie, w którym zostaliśmy my zaatakowani przez policję, a nasi koledzy z samochodów gdzieś zostali zaatakowani przez jakichś miejscowych chuliganów, tak? Tu co warto powiedzieć, że po telefonie jednego z rodziców, który został poinformowany od razu z autokaru, jest telefon do komendy głównej do Warszawy. Policja zaczyna schodzić z tonu, zaczynają nas wypuszczać z autokaru i po jakimś czasie pojawia się komendant, co dla nas jest bardzo dziwne, że w sobotę po godzinie 18 ściąga się do zwykłej niby interwencji chuliganów, aż komendanta, że przyjeżdża swoim prywatnym samochodem komendant, który no, jest strasznie przerażony. Tak? Już gdy widząc skutki tego, co się stało, dowódca tej jednostki policji no, jest strasznie nerwowy, pali papierosa za papierosem. No, o czymś to jednak świadczy dla nas, tak? Tutaj co chciałbym jeszcze podkreślić. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o to, będą puszczone filmy, pewnie Państwo już w większości widzieli te filmy. Na drugim filmie nagrywa film człowiek, który jest ratownikiem medycznym po profesjonalnych kursach. Nie daje się temu człowiekowi udzielić pierwszej pomocy. Teraz z tego, co już myśmy się dowiedzieli, jest coś takiego jak torba R1. Jest to apteczka do udzielania pomocy przed przybyciem służb medycznych. I w takiej sytuacji, gdzie jest ratownik medyczny w autokarze, mało to policjanci są przeszkoleni w kursie pierwszej pomocy, uniemożliwia się udzielenia pomocy. Wręcz zabrania. Wręcz zabrania. I w takich sytuacjach robi się coś takiego jak polowy punkt medyczny przed przyjazdem karetki. Na drugim filmie widać, że dowódca mówi, że karetka już jedzie, proszę siedzieć w autokarze. Trzeba to, co także wcześniej dodać, przepraszam, trzeba także dodać, że karetki kibice sami wzywali z autokaru, nie wzywała ich policja. Tak, to też słychać na pierwszym filmie, tak? Więc to dla nas jest wielkim szokiem, że nie dość, że tak się policja zachowała, stosuje się, mówię, takie metody, można śmiało powiedzieć, komunistyczne albo gestapowskie, tak? Gazowali w Auschwitz Niemcy Polaków i Żydów, a tutaj się gazuje po prostu zwykłych kibiców, co jest no, dla nas niedopuszczalne i niezrozumiałe. Więc pozostawiam Państwu pod ocenę tą całą sytuację z naszym przebiegiem zdarzeń i to tu najważniejsze z filmem. Policja daje tylko słowo, my pokazujemy film i dla niektórych jesteśmy no, nadal niestety niewiarygodni, tak?
te momencik pytania później, dobrze? Te zdarzenia chcielibyśmy. Te zdarzenia chcielibyśmy wyjaśnić na drodze prawnej, no i pokazać, kto jest tak naprawdę pokrzywdzonym, a kto jest prowodyrem. No i o przebiegu sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować i mamy nadzieję, że będą Państwo nam w tym pomagać. Tutaj zaraz puścimy filmy, może jeszcze kolega by się tutaj odniósł. Kolega jest starszym człowiekiem niż my, bo my jako przez media jesteśmy opisywani ci młodzi bandyci, chuligani. Tutaj jest kolega, który jest przedsiębiorcą, ma normalny dom, rodzinę. Przypomnę, w niedzielę miał komunię syna, no i niestety, jak widać, siedzi w okularach, ponieważ tak został skatowany przez policję za to, że sobie grzecznie siedział w autokarze. Może akurat tak się złożyło, że siedziałem przy tym środkowym wyjściu, które zostało otwarte. No i jako jeden z pierwszych otrzymałem porcję gazu prosto w twarz. Jestem naprawdę pod bardzo dużym ciśnieniem. Zresztą są zdjęcia, widać jak ten autokar w środku wygląda. Są zdjęcia naszych kolegów, ich ubrania. Jesteśmy cali zagazowani. Po otrzymaniu tego gazu w amoku wstałem i zacząłem się udawać na tył autokaru. Po chwili, nie wiem jak długo to trwało, naprawdę nie jestem w stanie tego określić, bo to, no, to jest szok. Co się dzieje z organami, nie można oddychać, człowiek zwraca, coś strasznego. Usłyszałem tylko bardzo, nie wiem jak to określić, nie chcę być wulgarny, nie chcę przypisywać słów tego kogoś, nie widziałem tego kogoś, ponieważ tak jak mówię, otrzymałem porcję gazu prosto w twarz, że no może będę bezczelny i to powiem, siadać kurwy na swoje miejsca. No to nie wiem gdzie siadłem gdzie mogłem. Głowy w górę, głowy w górę. No po podniesieniu głowy w górę, czyli zastosowaniu się do poleceń pana policjanta, otrzymałem cios, nie wiem czym, prawdopodobnie tomfą, prosto w oko, straciłem przytomność. Nie wiem na jak długo, koledzy mnie podnieśli, nie wiem jak to długo trwało, wiem, że się dusiłem, zwracałem. No jakoś się odwróciłem, w tym momencie nawet chyba oglądałem to także w internecie, widać jak przenoszę się w autokarze na początek autokaru. Dotarłem do siedzenia kierowcy, które było puste i tam było otwarte okno. Nie pozwolono mi wyjść w żaden sposób, nie było takiej opcji. Siedziałem przy oknie otwartym u kierowcy, nie wiem jak długo. Niestety później już byłem tak zdesperowany, że nie miałem czym oddychać. Po prostu wybiegłem z tego autokaru. Udało mi się może trafić na jakiegoś normalnego policjanta tam. Nie wiem nawet kto zaprowadził mnie do karetki, która już pojechała. Mogło minąć koło 20 minut, koło 30 minut, nie wiem jak długo. Była jeszcze tam opatrowana jedna osoba. Nie wiem skąd, nie wodą, tylko jakąś Coca-Colą przemywałem twarz. To co znalazłem w autokarze. Po przybyciu do karetki, no pan sanitariusz stwierdził, że on nic nie może poradzić, co on może mi zrobić. Wypisał mi tylko skierowanie i że zobaczył moje oko, bo było strasznie napuchnięte. Że kieruje mnie do szpitala w Stargardzie. Ja nie wyraziłem na to zgody. Nie w tych warunkach, jak to tam się odbywało, no ale widziałem tam kolegów, którzy zostali właśnie ci wyprowadzeni z autokaru. Ja tej sytuacji nie widziałem, tak jak mówię, jako jeden z pierwszych dostałem tą porcję gazu. No to się nie da opisać, jak ci ludzie wyglądali. Proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, to nie była normalna interwencja policji. Ja jestem kibicem od 20 lat, jestem już naprawdę poważnym człowiekiem, mam rodzinę, mam dwójkę dzieci. Prowadzę swoją działalność. Czegoś takiego w życiu nie doświadczyłem i nikomu tego nie życzę. Jak czytam komentarze tych niektórych ludzi na internecie, no to trzeba się puknąć w głowę i naprawdę poważnie zastanawiać, co ci ludzie wypowiadają. Ktoś, kto nie ma pojęcia, co tam się działo, nie potrafi tego zrozumieć. To była pacyfikacja, tak jak kolega wcześniej stwierdził. No ale to za chwilę do tego dojdę. Tutaj warto także ci przerwę, żeby starać się może zobrazować tym, którzy nie byli na tym miejscu. Ten gaz to nie była mała taka buteleczka, którą można kupić w sklepie sportowym czy gdzieś tam z militariami. To były wielkości gaśnicy samochodowej przy przeogromnym ciśnieniu. I tu warto podkreślić, że już gdy ta cała sytuacja się uspokoiła, tych pustych butelek po gazie to leżało może z 4-5 butelki. Nie wiem jakiej wielkości, 3-litrowe, 4-litrowe są te puszki. No wyglądały jak taka dosyć większa gaśnica samochodowa, tak? Więc mówię. I teraz kolejne pytanie się nasuwa, czy w takim pomieszczeniu zamkniętym policja ma prawo użyć jakiegokolwiek gazu? No i tu już sprawdziliśmy to, że między innymi gazu łzawiącego i pieprzowego, twórcy samego gazu, jak i artykuł, który mówi, bo w 2005 roku wprowadzono gaz dla policji, jest bezwzględny zakaz
używania tego gazu w pomieszczeniach zamkniętych. Ale jeszcze oni drzwi zamknęli po tym, jak zakazali. Tak, tak, tak. Drzwi zostały zamknięte i gazowanie nastąpiło dalej, później przez okna jeszcze. No i zmieniali się panowie jak na... Na ścieżce zdrowia, bo ich też ten gaz drażnił i co chwilę kto inny wchodził i pałowanko w autokarze. No ale wracając do tego tematu, udzielono mi tej pomocy w karetce. Tam zauważyłem kolegów, których wyciągnięto siłą brutalnie z autokaru i spacyfikowano. No tego się nie da opisać, proszę Państwa. Żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia, ale nie byłem w stanie, bo ja naprawdę nie widziałem na oczy. Tak, żebym mógł wybrać cokolwiek w telefonie. To było wszystko rozmazane. Tylko słyszałem jęki. I do mnie prosili mnie, żebym im dostarczył wody, ale skąd tej wody dostarczyć? Dopiero wody nam, tak jak kolega stwierdził, przywieźli po 2 godzinach kibice z Kołobrzegu. Nie, jedną osobę można tutaj powiedzieć, że policja puściła po wodę. Puściła po wodę? No, ja byłem świadkiem. Aha, no to, no ale po jakim czasie to było? Po pół godziny, jak nas wypuścili z autokara, po godzinie. Tak. Po 4 butelki wody. I to było to. No, ja dodając tylko to od siebie, wróciłem tutaj, przyjechali na szczęście po mnie szybko kolega z Kołobrzegu. Wracając ze Stargardu Szczecińskiego, chcieliśmy w Maszewie bodajże zajechać na CPN. Chciałem się obmyć po prostu z tego, bo jechaliśmy przy otwartych oknach i fetor tego gazu, który ja miałem na sobie, kierowca miał ciężko prowadzić. W Maszewie nie pozwolono nam wjechać na stację, była obstawiona policją, nie pozwolono nam wjechać na stację CPN-u. Zawinęliśmy się stamtąd dalej do Nowogardu, w Nowogardzie na stacji się zaopatrzyłem w lód, zacząłem obkładać tą ranę, w jakiś sposób się doprowadziłem do porządku, umyłem się. Ciuchy niestety musiałem siebie ściągnąć, no bo nie dało rady. Szybki telefon do małżonki, która tutaj do szpitala przywiozła mi ciuchy. No i przyjechałem tutaj, no i ku memu zdziwieniu pan Hotz czekał tutaj już w szpitalu, za co jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. No i zaczęła się cała procedura badań. W pierwszej kolejności zbadał mnie okulista, przyjął mnie pan chirurg, następnie neurolog. Zostało wykonane badanie RTG czaszki, następnie ściągnięto w nocy specjalistę, który przeprowadził badanie tomografu komputerowego głowy. No i tak dalej. Następnie stwierdzono, że mam wstrząs mózgu. I zalecono mi hospitalizację w szpitalu. Niestety musiałem odmówić, to ponieważ tak jak kolega wcześniej wspomniał, na zajutrz miałem komunię dziecka, do której niestety przygotowywałem się pół roku, a nic z tego nie wyszło. No i teraz za 2 dni znowu trafiłem na oddział do kontroli, ponieważ mam problemy z okiem, na prawe oko widzę w ograniczonym stopniu. Nie wiemy, co będzie dalej, jest to monitorowane, za 2 dni mam kolejną kontrolę w szpitalu. Dzisiaj wykonałem obdukcję, jestem po rozmowie z adwokatem i zachęcam wszystkich poszkodowanych. Pan doktor jest już uprzedzony. Jutro można wykonać u niego w gabinecie obdukcję, tylko jest prośba, żeby nie wszyscy naraz, bo jest to dosyć czasochłonne. No i nie odpuścimy tego łazem, o tak powiem. A odnosząc się jeszcze do obrażeń, może innych osób cały czas, że tak powiem, wychodzą kwestie tego sobotniego wydarzenia. Dużo osób ma poparzenia chemiczne pierwszego stopnia rąk, twarzy i wszystkich innych części ciała. Tu warto powiedzieć, że wczoraj w nocy trafił 20-latek, tak, czy 19-latek, trafił do szpitala, który został uderzony pałką w głowę. Był mu dzisiaj robiony tomograf głowy. No i czekamy na informację. Człowiek od tylu dni wymiotuje, ma nudności, źle się czuje, ma problemy z położeniem, z błędnikiem, tak. Jest nawet podejrzenie krwiaka mózgu. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Cały czas napływają do nas karty z opisami od lekarzy, cały czas młodzi ludzie trafiają do szpitali, ponieważ podrażnienie pogarzeń nie schodzi, nie wiedzą, co z tym robić. Ja sam osobiście, gdzie wracałem do domu, no ja na szczęście byłem na końcu autobusu, dla mnie na szczęście i tego gazu, że tak powiem, dostałem najmniej, bo wszyscy w ucieczce, w panice uciekali do tyłu i mnie przykryli swoim ciałem, ale byłem tak przymoknięty tym gazem, że myjąc się 4 razy w nocy, dalej odczuwałem pieczenie, wymiana oczywiście pościeli, no i tutaj jeden z redaktorów, który przyjechał na miejsce zdarzenia, próbował robić zdjęcia w autokarze, no nie był w stanie robić zdjęć, taki był odór tego gazu, tego skażonego pomieszczenia, czyli chodzi o autokar oczywiście, że no nie był w stanie robić zdjęć, dusił się, gdy nawet staliśmy koło tych redaktorów, zawiły im oczy, piekły twarze,
taka była ilość gazu, to była niewyobrażalna dla nas ilość gazu. Kolejna sprawa jeszcze, faktycznie jak ten autokar się zatrzymał, ja miałem tą możliwość, że siedziałem przy tych drzwiach środkowych, przez które nastąpił pierwszy atak tych policjantów. I proszę mi uwierzyć, ja naprawdę jestem poważnym człowiekiem. Policja podaje, że autokar otworzyły się drzwi i kibice ich zaatakowali poprzez kopnięcia w tarczę, bo mam tutaj pismo tych czterech panów, którzy zostali już osądzeni tam w takim szybkim trybie. Jeszcze nie osądzeni. No właśnie, no do tego... Toczy się postępowanie. Toczy się sprawa. Postępowanie. I to jest jeden wielki absurd. Ja bym bardzo prosił, nie wiem czy wy jako media możecie coś takiego zrobić, poprosić o udostępnienie taśm. Policja nasza Kołobrzeska nagrywa nas na każdym meczu, czy to koszykówki, czy piłki nożnej, czy na wyjeździe, czy w Kołobrzegu. Naprawdę bardzo profesjonalni ludzie. Znamy ich. Znam z jednym nawet w piłkę kiedyś grałem w Kotwicy za juniora. No to ten człowiek mi wprost powiedział, że to co oni zrobili tamci policjanci ze Stargardu, to się w głowie nie mieści. Nasza Kołobrzeska policja to mówiła. Gdzie my nie mamy do nich najmniejszych zastrzeżeń w trakcie całego eskortowania do Stargardu. No z powrotem nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wracałem autem. Oni byli, ale to już była jurysdykcja tego Stargardu. No zgadza się. No to nasi policjanci, nasi kołobrzescy byli zdziwieni. Ja wiem, że to jest policja i to jest policja. Oni się nie wychylą tylko swoim kolegom, ale ja mogę tylko z tych rozmów, które z nimi tam prowadziliśmy, jak już nam pozwolono wysiąść z tego autokaru, oni byli w szoku, co tamci zrobili. Wracając do całego pana dowódcy, który prowadził tą akcją, moim zdaniem ktoś taki nie ma prawa być, ja już nie mówię dowódcą, taki człowiek nie ma prawa być policjantem. Ubeckie to są jakieś... To szkoda, że nie mamy filmu, co się działo z tym człowiekiem, jak może do niego dotarło, co on zrobił. To był kłębek nerwów, papieros za papierosem. Już na pan do nas się odnosił ten człowiek? Tak. I teraz jeszcze jedna, coś mi się przypomniało. Wysiadając z autokaru, gdy... Ja już wybiegłem z tego autokaru, bo nie mogłem wytrzymać. Już mi było wszystko jedno, czy oni mnie spałują. No, naprawdę, to są straszne emocje, ból i w ogóle. Panowie w kominiarkach, tak zwany oddział AT, siły prewencji, z wielkim uśmiechem na ustach, w moim kierunku słyszeli, przepraszam po raz kolejny za swoje słowa, ale zacytuję. A ten kurwa jak się... umaskował i wszyscy w śmiech. Po pół godzinie, gdy wróciłem na to miejsce, zaczęła się robić afera, bo zaczęli się zjeżdżać jacyś tam reporterzy z tego Stargardu. Przyjeżdżał pan komendant wojewódzki. Nie byłem już dla nich żadną kurwą, tylko było proszę pana, proszę tu, może tam. No to jest dla mnie niewyobrażalne. I tak jak mówiłem, wracając do tego całego pana komendanta, dla takich osób nie może być miejsca w policji. Ja naprawdę jestem... Dowódcy, tak. Dla tego dowódcy. Ja jestem już poważnym człowiekiem, tak jak mówiłem, mam rodzinę, jakiś tam swój biznes prowadzę. To jeżeli ja mam żyć w takim państwie i płacić podatki, to ja nie chcę żyć w takim państwie, jeżeli taka policja ma mnie ochraniać. I teraz pytanie, przed kim ma mnie ochraniać? Przede mną samym? Przed nim samym. To jest pytanie. To ochrania przed nim. Zawsze można powiedzieć, że ja się uderzyłem o pałkę policyjną, nie? No, przecież on mnie nie uderzył, tylko ja się uderzyłem o tą pałkę policyjną. Sam sobie krzywdę wykonałem przed dzień, tak jak mówiłem wcześniej, komunii mojego syna. Tutaj też byśmy chcieli podkreślić ważny fakt, że gdy sytuacja już troszeczkę się uspokoiła, policjanci totalnie odizolowali nas od kierowcy. Tak jest. Kierowca był przetrzymywany w samochodzie nieoznakowanym z dwoma policjantami przez 2 godziny. Nie słyszeliśmy rozmowy, bo byliśmy centralnie odcięci przez policjantów z tarczami, z pałkami i dosłownie z gazem nadal w rękach przygotowanym do użycia. Ale widać było, jak ci policjanci tłumaczyli kierowcy, coś tam gestykulacja była rękoma. No, i nagle kierowca, jeszcze przyjeżdżając do Kołobrzegu, oznajmia tutaj dwóm redaktorom, że dostał gazem, że wyskoczył przez okno, uderzenia pałką, nie chciał skomentować, powiedział, że ma już dosyć, chce wracać do domu. Po czym w relacji PKS Gryfice oznajmia, że nic takiego nie miało miejsca, że policja mu pomogła wyjść przez okno. Policja później mówi, że na sprawie tych czterech osób, bo mówią, że wypuścili go drzwiami. Policja na sprawie tych czterech osób wspomina o tym, zeznaje, że policjanci, że oni gazu nie psiknęli do środka, że może się troszkę przypadkowo wpadło przez okno.
ale teraz przypomnę, drodzy Państwo, okna w tym autobusie są otwierane pod takim ukosem. Nie są to okna normalnie otwierane, jak są w pomieszczeniach, w domach, czy gdzieś, nie są uchylne okna, tak? Czyli z jaką determinacją trzeba wpsikiwać taką ilość gazu do autokaru przez takie małe okienko, żeby zmarnować 4 czy 5 butli takich gazowych. Proszę sobie to wyobrazić. Dla nas to był naprawdę terror, horror, człowiek duszący się, szuka automatycznie, włącza się instynkt samozachowawczy, szuka powietrza, szuka przestrzeni, gdzie byłby bezpieczny. Dlatego chociaż my byliśmy naprawdę bardzo spokojni pod naciskiem tego, co tak naprawdę się działo, jak się dusiliśmy, jak przeanalizowałem ten film i później to wszystko na spokojnie, to jestem dla nas pełen podziwu, dla wszystkich w tym autokarze, że zachowaliśmy taką zimną krew, bo gdybyśmy jak normalny człowiek nie hamowali tego instynktu i wybiegali dusząc się na świeże powietrze, to by nas tam spałowali, doszłoby do tragedii. Doszłoby do tragedii, drodzy Państwo. Bo jeszcze w tym czasie, gdy to wszystko się zaczęło, jeszcze nie było interwencji jednego z rodziców, nie było naszych telefonów na karetkę pogotowia, po prostu doszłoby pewnie do tragedii, tak? A my chcemy temu zapobiec, dlatego mówimy stanowcze nie takiemu działaniu. Wiemy, że w Polsce takie rzeczy mają miejsce. Niektóre osoby nie chcą jako kluby o tym mówić, no bo po prostu myślą, że żyjemy w takim państwie, że taka sprawa nie znajdzie finału po prostu. Zostanie, jak to się mówi, potocznie ukręcony łeb w sprawie. My chcemy o tym mówić, bo dojdzie do tragedii. Było już wiele przypadków takich sytuacji, między innymi nieopodal w Słupsku, gdy zabito Przemysława Czeje przez policję. Można mówić o takich przypadkach bardzo, bardzo dużo. My po prostu mówimy nie i prosimy wszystkich, do których gdzieś ta informacja dotarła, aby jeżeli są takie sytuacje, też się przeciwstawiali, składali pozwy na działanie policji, prokuratury, bo przypominam, że policja jest dla nas, nie my dla nich. Oni są dla nas. Po prostu. A propos gazu. Zapytałem się po wyjściu z autobusu policjanta, dlaczego użył, przecież mogły być dzieci. Opowiedział w ten sposób, jego to nie interesuje. A były dzieci na boisku. Były dzieci, ja byłem z dzieckiem 15-letnim na meczu. To ich nikogo nie obchodziło. Piskali ich gazem po prostu tak. Ojciec nie wrócił jak pianą normalnie, jakby gasili pożar. Był opracowany astmę, jeden z astmów. Jeszcze nie oddzielili w ogóle od dziecka, nie pozwolili mu się nawet ze mną skontaktować ani nic. I na hasło, że była tragedia dusi, usłyszałem, że ale nie było. Jeszcze usłyszałem zarzut, że napadłem na policjanta w autobusie, po tym całym zagazowaniu dostałem zarzut, że napadłem na policjanta w autobusie, zacząłem go szarpać, bo wyprowadzali kolegę, że ja chciałem odbić kolegę, wyzywałem go od najgorszych skurwysynów itd. Jeszcze napadłem na niego, szarpałem i kopnąłem go z kolana w plecy, nie? I dopiero wtedy interweniowała policja, żeby mnie zabrać. No i teraz na logikę proszę sobie odpowiedzieć, jak człowiek, który jest spacyfikowany gazem, który nie może otworzyć oczu, piecze go cała twarz, jak może napaść na funkcjonariusza? Piecze całe ciało. Tak, w ogóle drodzy Państwo, powiedzcie mi, jaki mądry człowiek, normalnie myślący, wybiega z autobusu na armię uzbrojonych policjantów. Jeszcze mam inne zapytanie. Policja eskortowała nas w odległości od autobusu, radiowóz może 1,5 metra, może 2 metry. I teraz jak szybko działają, ci policjanci są bardzo dobrze wyszkoleni do tego. Ile oni potrzebują czasu, żeby dobiec do takiego autokaru? Państwa zdaniem, 10 sekund? 15 sekund? To jest góra. Przez 15 sekund, widząc, że były dorosłe osoby, mężczyźni, były dzieci, jaka grupa osób jest w stanie wybiec z autobusu przez tak wąskie przejście? Przez jedne wąskie drzwi. Przez jedne wąskie drzwi. Akurat na logikę. Bo kopaliśmy policję po tych, po tarczach, nie? Na logikę. I teraz chcielibyśmy, jest to, co już wcześniej przeczytaliśmy w naszym oświadczeniu i opisie zdarzenia, nie było żadnej komunikacji z nikim odpowiedzialnym za prowadzenie tej grupy szturmowej i policji. Dlaczego funkcjonariusz w takich przypadkach, myśmy się spotykali z tym, jak jeździmy już na mecze, że jeden z funkcjonariuszy przez prowadzenie przez miasto jest po prostu u nas w autokarze i przez krótkofalówkę, jeżeli coś się dzieje, ktoś by się źle poczuł, bo są różne sytuacje, koleje życiowe, tak? My jesteśmy ludźmi. Nagle ktoś może zasłabnąć, dostać zawału, zwymiotować, poczuć się źle, cokolwiek. Cokolwiek może się zdarzyć i musi być ta łączność. My jesteśmy grupą zorganizowaną. Nie można wprowadzić do takiego autokaru, do paniki, gdzie są mężczyźni wagi 100 kilo i są dzieci, które ważą 40 kilo, bo po prostu byłaby panika, to niektórzy byliby stratowani. To jest pierwsza kwestia odpowiedzialności. Ktoś za nas, za kibiców, bierze odpowiedzialność. W tym przypadku za nas odpowiedzialność wzięła policja.
policja ze Stargardu, odbierając nas od policji z Kołobrzegu, która nas eskortowała z Kołobrzegu do Stargardu. Gdzie jest ta odpowiedzialność? Pytam się. Odpowiedzcie państwo sobie sami. W organizacji wyjazdów meczowych i ochrony i tego wszystkiego jest, są bardzo... ...zerwy w koszalinie. Tam jest wszystko porządnie. Tam jest wszystko profesjonalnie. Pomimo tego, jakie są tutaj relacje pomiędzy kibicami, pomiędzy nami i kibicami w koszalinie, jak są zabezpieczone zawody piłkarskie. I tam nigdy się nie zdarzyło, żeby podczas transportu czy podczas wyjazdów, żeby były takie tego typu sytuacje. Więc mówię... Tak. Powiedzcie, co się wydarzyło na tym meczu, bo pan wspomniał tylko, że jakieś były incydenty. A czyli powiem pani... Powiem... To był mecz podwyższonego ryzyka, tak? Tak. Czyli tam już była jakaś obawa więcej policji i tak dalej, natomiast no co się stało na tym meczu? Raczej powiem pani tak, nie chcemy się odnosić do sytuacji samego meczu, ponieważ nasza konferencja prasowa jest odpowiedzią na komunikat policji. W komunikacie policji policja napisała, że doszło do drobnych incydentów, w którym prowokatorami byli gospodarze. I może na tym się odnieśmy. Tak ja jak opisaliśmy. Po prostu z sektora zajmowanego przez gospodarzy. Najpierw na początku meczu podbiegł ktoś do naszego sektora, ale został szybko tam przez policję przygoniony, no i następnie przez murawę wybiegła jedna osoba, następnie tam kilka osób kroczyło na murawę. W kierunku naszego sektora pobiegło i to wszystko. Policja jak bardzo szybko unieszkodliwa. To jest, mówię, ma nagrania te policja, a może jeszcze warto powiedzieć, że w Stargardzie obiekt w ogóle nie był zabezpieczony do meczu podwyższonego ryzyka, ponieważ furtki z naszych trybun do boiska były po prostu potwierane, że jakby dziecko podeszło i przypadkowo nagle, wie pani. Podobno nawet sędzia to w protokole meczu. Tak, podobno właśnie nawet to sędzia w protokole meczu zaznaczył. Na pytanie, na sprawie, że mówicie, że były zabezpieczone, dużo o tym, że jesteście ludźmi dorosłymi, odpowiedzialnymi. To do czego jest potrzebna eskorta policji? Bo wiem, że pana, mogę powiedzieć panu na to pytanie? Organizując wyjazd na mecz dzisiaj, my nie pojedziemy na mecz bez policji. Tak, nie mamy prawa. Taka jest ustawa, takie są przepisy. Musimy zrobić listę inną. A jak pojedziemy, to odpowiadamy karnie za to, że pojechaliśmy grupą zorganizowaną na mecz. Przewoźnik dostaje karę 500 zł dostaje przewoźnik. A nikt nie prosi ich o to, żeby nas zeskrutowali na mecz. Czyli uważacie, że w ogóle interwencje, zatrzymanie was było bezzasadne? Jechaliście jak aniołki, normalnie, zwyczajnie. Tak. Wy pan co? Działa, co mówicie bezzasadne? Ale ja panu zapłacę bilet, niech pan pojedzie parę razy z nami na mecz. No to znaczy, teraz... boję się, nie? No boję się, prawda? No właśnie, ale ja panu dam maskę gazową i pojedziemy, no bez problemu. Będzie pan z tyłu siedział tam na niej. Przepraszam bardzo, no bo pan mi zadaje pytanie, ja bym bardzo prosił, żeby pan się przedstawił, może skąd pan jest? Będziemy rozmawiali wtedy. Dariusz Buziak. Portal Kołobrzeg na Pali. Okej. Okay. I proszę o pytanie. Mogę? Jak najbardziej. Marcin Frankiewicz, jestem, tak jak powiedziałem, drobnym przedsiębiorcą. Jestem... Kibicuję Kotwicy od 20 lat. Grał nawet kiedyś w tym klubie. Panowie, ale sprawa się sprowadza do tego, że kibice mają złą reputację i musi być armia policji angażowana w obstawę meczu. Dlaczego nie może być, tak jak... Dobrze, to... To jest spotkanie rodzinne. Dobrze. Panu coś odpowiedzieć, ja pracuję w Anglii, czy pan mówi w Anglii. Ja pływam na statkach i jestem w Wielkiej Brytanii co miesiąc. I interesuję się tylko od 20 paru lat. I pan mówi, że w Anglii nie ma chuligaństwa. Nie ma wielkich płotów i policji na stadionie. Ale czy u nas na stadionie jest wielki płot? A w Kołobrzegu jest wielki płot? Nie pan po stronie morskim trzeba było zbudować klatkę dla kibiców przyjezdnych. Tutaj pan no tak, to są wymogi. Ale dlaczego są te wymogi? Kto do tego doprowadził? No państwo. No jak państwo? Nie, chuligańskie wybryki. Tak, to co się dzieje na stadionach. Ale chciałbym, drodzy państwo, ja jako kibic nie mogę odpowiadać za ustawy, które były 10 lat temu, bo były jakieś zamieszki czy awantura na stadionie. Ja jako młody kibic nie mogę, że tak powiem, negować tego, że ktoś to wprowadził 10 lat temu, tak? A podam głupi przykład, bo może głupi przykład, ale opisuje się nas wszystkich jedną miarą, tak? To, że gdzieś w każdym kręgu jest czarna owca, tak? W naszym, ale nie rozmawiamy dzisiaj tutaj na temat tej sytuacji. Ale jest toczone postępowanie i ja nie jestem upoważniony, żeby o tym mówić. Proszę pytać rzecznika policji bądź prokuratury, bo jest toczone postępowanie. Ja nie mam wiedzy na temat tej sytuacji, nie chcę się wyrażać, ponieważ no, mogę działać nieszkodliwie dla dobra postępowania, tak? Oczywiście, że tak. Policja, tak?
postrzeganie kibiców. Dlaczego to takie jest postrzeganie, że policja, armia policji musi towarzyszyć kibicom do Stargardu, od Stargardu, w Stargardzie? Jest to zapobiegawcze, ponieważ gdzieś się zdarzały jakieś incydenty. To, co chciałem dokończyć, są w każdej grupie jakiejś społecznej, jest czarna owca. Czy to w policji, czy to w kibicach, czy to w księżach. Ale to, że gdzieś ksiądz jest pedofilem, to znaczy, że wszyscy księża to pedofile? No nie, drodzy ludzie, dlatego my jesteśmy normalnymi ludźmi. U nas, jeszcze na tym wyjeździe, byli funkcjonariusze jako żołnierze. Był marynarz, był żołnierz pracujący w zmechanizowanych wojskach, tak? Są różni ludzie, był ratownik medyczny, są ludzie wykształceni po studiach. To nie są tylko ludzie po, za przeproszeniem, 5 klasach szkoły podstawowej, tak? Czy mieliście jakąś broń, pałki, łańcuchy? Oczywiście, że nie. My jesteśmy... Mieliśmy flagi na kijach. My jesteśmy przeszukiwani. Właśnie dobrze, a nawet... Przepraszam, dobrze, że pan o tym powiedział. Jesteśmy przeszukiwani przed wejściem do autokaru. Przed meczem jesteśmy przeszukiwani przed wejściem na stadion. Czy to u nas, czy to tam. Policja sprawdza autokar. Mało to. Panu powiem jeszcze, jaka jest, że tak powiem, propaganda przeciwko kibicom. Mamy flagi czczące nasze barwy klubowe, czyli herb, nasze miasto, bo my jesteśmy patriotami lokalnymi, nasze miasto, tak? I teraz jedziemy na mecz i takie flagi są rozwijane, często gdzie my je pierzemy, sami o nie dbamy, sami je robimy za bardzo duże pieniądze, są rozwijane przed meczem, czasami w błocie, czasami w piachu, czasami na trawie i jest zaglądane, co tam jest napisane, czy czasami nie napiszecie czegoś na rząd, albo typu jak ostatnia była sytuacja z flagą precz z komuną. To jest bardzo, bardzo miłe, bardzo przyjemne, co pan mówi, ale chciałbym się zapytać, bo widzę tam pod oknem kolegę, czy kolega zmienił swoje zachowanie, bo jest... A za to chodzi? Ej! Ej! Lagun! Weźcie tutaj. Pamiętam przed kilku laty, Prosimy o spokój, prosimy o spokój. Już kończ go pytania jeszcze chcieliśmy. Panowie, prosimy o spokój, bądź zaraz skończymy konferencję, a chyba jeszcze ktoś z państwa ma do nas jakieś pytania. Ale konferencja jest z jak mogą dziennikarze zadawać pytania, jak z tyłu siedzą jakieś ludzie, którzy będą presję zrobić. Albo dojdziecie zbiór i tutaj jakieś spotkanie nasze i będziemy sobie rozmawiać. Drogi panie, ja nie mam wpływu na to, kto przyjdzie, ja nie mogę wyprowadzić człowieka ani powiedzieć. Macie wpływ, bo możecie puścić tylko... Mogę skończyć pytanie? Mogę skończyć pytanie? A jak chcecie robić swoje spotkania, to róbcie swoje spotkania. Czy ten pan, którego pamiętam, jak biegł przez boisko do kibiców przeciwnej drużyny zrywać im flagi, czy zmienił swoje postępowanie, swoje zachowanie? To ja panu powiem inaczej. Ten człowiek za ten czyn został ukarany, został zresocjalizowany przez państwo i w świetle państwa jest już człowiekiem, że tak powiem, który odpokutował za swoje winy. Tak, oczywiście. Na dzień... A jeśli tak się zachowa, są od tego jakieś służby i instytucje, które to na pewno zweryfikują i ani ja, ani pan, ani nikt z tu obecnych, no nie ma chyba prawa tego weryfikować. Można sobie pytanie, podtrzymujecie apel o pomoc? Oczywiście podtrzymujemy apel o pomoc, napływają do nas z całej Polski od innych stowarzyszeń, o innych kibiców, że tak powiem, słowa powodzenia, jakiejkolwiek pomocy. Zobaczymy, co dalej z tym będzie. No w naszą stronę, my na pewno z tym walczymy i ktokolwiek, jeżeli chce w jakiś sposób nas wesprzeć, oczywiście wiadomo, no są dużo młodych ludzi, obdukcje, lekarze, nie każdy jest ubezpieczony, to kosztuje. Jeżeli ktokolwiek chciałby nam w jakiś sposób pomóc, to oczywiście zapraszamy, bo tutaj chodzi o dobro nie tylko kibiców, a o dobro ogółu, bo to mogło spotkać każdego człowieka. To mogło spotkać pielgrzymkę, taka agresja tego dowódcy, to mogło dzieci spotkać, to mogło spotkać każdego tutaj z państwa, jak i redaktorów, którzy by zostali nagle skontrolowali i pan dowódca by uznał, że został napadnięty, bo źle pan przekazał mu dowód osobisty. Bo to na takiej zasadzie działało, taka napaść jak na nas. Jeżeli są, nie ma już żadnych pytań, to tak... A jak oceniacie pismo do komendanta głównego policji, jak najbardziej przykładamy się do tych pytań i czekamy niezwłocznie na odpowiedź komendanta głównej policji.
pan Czesław Hoc bardzo, że tak powiem, bardzo dobrze zapytał, nie stając po żadnej ze stron, chociaż zna oczywiście, że tak powiem, dwie wersje zdarzenia. Czekamy, jak do tego się odniesie Komenda Główna, czy ukara swoich podwładnych, czy będzie to w trybie natychmiastowym, w takim trybie, jak ukarano naszych czterech kolegów, w trybie natychmiastowym, nagle, żeby ich szybko ukarać, czy po prostu to się będzie ciągnęło. My, jako z naszej strony, co możemy tutaj zapewnić, że nie pozwolimy na to, żeby ta sprawa ucichła. Bo wiadomo, jak to się robi, sprawa będzie się ciągnąć. Państwo zapomną, kibice zapomną. Się okaże, że pan dowódca jest na zwolnieniu lekarskim przez pół roku. I przyjdzie na przyspieszoną emeryturę. I przyjdzie na przyspieszoną emeryturę, tak? A mówię, dlatego z naszej strony nie pozostawimy, że tak powiem, na tej interwencji, na tych ludziach, którzy kazali, wydawali rozkazy i na tych ludziach, którzy własną ręką robili to, co robili, nie pozostawimy suchej nitki, ponieważ mamy tak twarde dowody w postaci tych filmów, tak? Że no, chyba każdy mądry, logiczny człowiek widzi, co się dzieje i jeszcze raz może ja, bo kolega już powiedział, bardzo bym prosił osoby postronne, w których nie wiem, skąd jest tyle agresji. Opisuje się, że w kibicach jest tyle agresji, a proszę otworzyć sobie portale internetowe w komentarzach, gdzie przedstawia się człowiek, który jest gdzieś tam prawnikiem, przedsiębiorcą, uważa się za poważnym człowiekiem, a jest w nim tyle agresji w tych postach do nas, że my nie mamy tyle agresji do przeciwnych klubów. Naprawdę, niech państwo nam uwierzy. Ci ludzie przez internet mają 4 razy więcej agresji, niż my mamy, że tak powiem, sportową agresję, tak można to nazwać, na stadionach, tak, w przyśpiewkach. Bo ci ludzie obrażają dosłownie konkretne osoby. Mało to, w tych komentarzach jest wyciąganie jakichś tam brudów sprzech lat jakiegoś kibica, któremu się powinęła noga. No ludzie, proszę, nie komentujcie tego, poczekajmy na przebieg zdarzeń. Jeżeli udowodnimy swoją rację, a jestem tego nawet że pewny, że udowodnimy, bo zostaliśmy po prostu zaatakowani, no mając te materiały dowodowe, no to chyba każdy widzi, jak jest, to wtedy poprosiłbym o komentarz każdego, tak? Ale nie na dzień dzisiejszy. Oczywiście, filmowała policja Kołobrzeska i Stargardzka. W autobusie nie, tak, ale wszystkie kamery poszły na dół, tak, od razu. Dopiero nas skamerowali, jak myśmy wyszli. Zatrzymał się autobus, nagle z kamery po prostu się wyłączyły. No, akumulatory padły, nie? Jeszcze ktoś ma jakieś pytanie?